Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem Wam dać taki przepis na takie naturalne danie, które jest bardzo zdrowe i pożywne. Szczególnie można to danie robić pod wieczór przed pójściem spać, ponieważ jest zrobione na mleku. A więc to się nazywa po indyjsku sweet rice. Sweet rice. Co to znaczy? A więc to jest ryż ugotowany, przesadzony, zmieszany z ciepłym, ugotowanym, przegotowanym mlekiem. A więc wrzucamy do ugotowanego mleka, ciepłego, ryż. Możemy go dodać mniej lub więcej, czy możemy dodać taki garnek dwulitrowy, możliwe, że to może być pół kilograma ryżu, lub może to być trochę więcej, 700 gram, już zależy od nas, drodzy kochani. Możemy dodać do tego ryżu jeszcze najlepiej cynamonu. Cynamonu, cukru i wszystkie te składniki gotując na wolnym ogniu, nie na dużym ogniu, tylko na takim mniejszym, po prostu wymieszając razem w garku, spowodujemy, iż powstanie sweet rice. Sweet rice to jest taka konsystencja płynna ryżu z mlekiem i można, jeżeli ktoś chce i ma taką jakby upodobanie, może dodać sobie trochę masła, tam szczyptę masła, nie zaszkodzi do smaku i przede wszystkim ten cynamon. Dlaczego cynamon? Ponieważ cynamon jest bardzo leczniczy dla kobiet, reguluje wszystkie hormony u kobiet, jest po prostu jednym słowem bardzo zdrowy, nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Także polecam Wam, drodzy kochani, to danie przed pójściem spać, ponieważ potrawy mleczne przed pójściem spać, czy wypicie szklanki mleka, czy ewentualnie ten sweet rice, o którym żeśmy mówili, powodują to, że ciało człowieka się relaksuje podczas snu i śpimy bardzo dobrze, ciało wypoczywa bardzo dobrze. Także system przygotowania jest bardzo prosty. W jednym garku się gotuje ryż, potem ten ryż się odcedza, potem ten dowolną ilość ryżu dodaje się do tego mleka, potem się to na wolnym ogniu gotuje, wymiesza się składniki. Jeżeli ktoś lubi i ma, posiada kardamon, może dodać kilka, troszeczkę taką jakby pół łyżeczki kardamonu, takiej od kawy. No i wówczas to będzie miał taki naprawdę ten ryż, sweet rice, będzie miał bardzo dobry smak. Jest to przepis stosowany w Indiach od wielu setek lat i jest bardzo sprawdzony. Sweet rice to jest jeden z moich, tak można powiedzieć, przysmaków. Bardzo lubię sweet rice, jak również moi przyjaciele w Indiach. Także polecam Państwu tą potrawę. Jest bardzo, bardzo prosta w przygotowaniu. Nie wymaga dużo czasu, nie wymaga po prostu dużo środków. Można go po prostu zrobić bardzo prosto, bardzo łatwo. I jest ryż jest oczywiście dobrze przyswajany przez nasz organizm, także z tym nie będziecie mieć żadnych problemów. Na marginesie chciałem Wam skomentować, że nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, który jest bardzo zdrowy. Można go nosić w kieszeni, można go nosić w skafandrze, można go nosić w torbie. W przypadku kobiet, jeżeli ktoś go może nosić w spodniach, jeżeli ktoś chce. Jest odpromiennik, który odpromieniowuje, chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, elektromagnetycznym i dzięki niemu możemy czuć się po prostu lepiej. Na linku pod naszym YouTube'em znajdzie się, drodzy kochani, link do naszych aukcji. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.